W jakże innych humorach kończyli swój mecz siatkarze WKS-u Wieluń, którzy w czwartej kolejce pokonali 3-0 dotychczasowego lidera grupy trzeciej, drugiej ligi Bielawiankę Bielawa. W trwającym zaledwie półtorej godziny spotkaniu tak naprawdę gospodarze niepewni wygranej mogli być jedynie do połowy drugiego seta. Gratuluję panie trenerze, kolejne 3 punkty, no drugi raz 3 punkty, no, nie trzeci, bo za pierwszy raz zrobię 2 punkty. Było łatwo, lekko i przyjemnie, czy były momenty takie niepewności w tym spotkaniu? To znaczy, na pewno wkradały się momenty takiej nerwowości, czy to początek drugiego seta, czy w tym już trzecim secie po tych zmianach troszkę straciliśmy seriami punktów, ale myślę, że cały czas ten mecz mieliśmy pod kontrolą. W tym drugim secie wierzyłem do końca i cały czas to powtarzaliśmy sobie między sobą, że jesteśmy w stanie tą przewagę odrobić. Udało się, graliśmy cierpliwie, uspokoiliśmy naszą grę, to co cały czas pracujemy na treningach, to się potwierdziło. I mamy 3 punkty. Odrobiliście tą przewagę rywala w drugim secie. W trzeciej to wy żeście zaszaleli 17-7, nagle 18-14. Przyznaj się tak bez bicia, to ty zaszalałeś ze zmianami, czy do spółki z Lechem Pałygą, czy Lechu Pałyga? No to znaczy, no ja biorę to na siebie, ale no tym razem się może te zmiany nie wyszły tak jak chcieliśmy, ale najważniejsze, że dowieźliśmy tego seta zwycięsko do końca, także myślę, że chłopaki są zadowoleni, powinni być zadowoleni z tego meczu, z tych 3 punktów, cały czas pniemy się w górę w tabeli i oby tak do końca było. Przyznaj się, bo nie byliśmy z kamerą na tym meczu środowym, pucharowym, z Jaworznem. Tam do końca nie pozwoliłem wejść na boisko Kamilowi Gromadzkiemu. Dużo pograł Michał Jarmołowski. To tak zakładałeś, że ten puchar jest mniej ważny i chcesz sprawdzić tych zmienników w takich warunkach bojowych, gdzie nie tylko jest duża przewaga jednej lub drugiej strony? To znaczy, no na pewno w każdym meczu gramy o zwycięstwo. Nieważne, kto jest na boisku, staramy się wygrać mecz. Wiedzieliśmy, że w tym tygodniu mamy 2 ciężkie mecze i z Jaworznem, i z Bielawą. Musieliśmy trochę tymi siłami szachować. W środę fajnie się pokazali zawodnicy, którzy mniej grali. Udało się wygrać z wyżej notowanym rywalem. Dzisiaj to samo potwierdziliśmy, naszą wysoką formę i bardzo się na pewno cieszymy z tych 2 zwycięstw. Nazwisko Jarosz to wiele mówi historii polskiej siatkówki. Nie do końca może zawsze Marcin, chociaż też ma pewien dorobek. To sprawia taki dodatkowy właśnie poklask w sercu. No tak, no ja jeszcze pamiętam, że z Marcinem graliśmy w jednym zespole, Wawi Świdnik i to takie dodawało takiego dodatkowego smaczku tego meczu. Cieszę się, że zwycięsko wyszedłem z tej rywalizacji, ale wiem, że Marcin mi nie popuści w Bielawie, także już nie mogę się doczekać rewanżu. My tym niemniej czekamy wcześniej na dobre wieści z Wałbrzycha. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Bartłomiej Matejczyk, najlepszy zawodnik dzisiejszego meczu. Gratuluję, Bartek, aż no, druga młodość, można powiedzieć, że przeżywasz w Wieluniu. A strach się bać, co to będzie, skoro lider w zasadzie przegrywa tu, nie mając żadnych szans na wygraną, to a strach się bać, co będzie dalej? Znaczy, no nie zgodzę się, że nie mieli szans, ponieważ drugiego seta jednak prowadzili praktycznie do końca. Gdzieś w jednym czy dwóch ustawieniach udało nam się dopiero dojść rywala. I ten set, bym powiedział, że nie był najlepszy w naszym wykonaniu. Na początek, to jak się przegrywa 2-7, to tak ciężko będzie się drapie. Przespany początek, a potem taka niepotrzebna nerwowość. Gdzieś u każdego, w prostym dograniu, u mnie w banalnej wystawie, gdzieś chłopaków wysyłałem za bardzo w siatkę, przez to się mylili. Po prostu za dużo nerwowości, ale ogólnie mecz na plus na pewno. Trzecia partia już się zaczęła pod całkowitą kontrolą, w pewnym momencie 10 punktów przewagi, ale się zrobiło 4. Czy ja to bardziej wina trenera, który zaszalał ze zmianami, czy samych zawodników? Nie tylko tych, którzy się pojawili na boisku. Bym powiedział, że trenera, no to chyba kiepsko by to... Podobnie, że nie słuchaj, nie będzie tego słuchał. Nie, w żadnym wypadku to nie jest wina trenera. Ten trzeci set Bielawa zaczęła tak jak my drugiego. Przespali początek. Gdzieś poczuli, że mogą zaryzykować, że muszą zaryzykować. Właściwie to tylko dzięki temu, że oni zaryzykowali dobrą zagrywką i my nie mogliśmy dobrego ataku wykonać. A to, że akurat trafiło na chłopaków z podwójnej zmiany, no to tylko na ich niekorzyść to wpływa, ponieważ w żadnym wypadku oni nie zawinili. Można powiedzieć, że kalendarz wam sprzyja, bo ta pierwsza kolejka, w której pozowaliście, sprawiła, że mimo kompletu wygranych jeszcze nie przystępowaliście do żadnej kolejki jako lider, a inaczej się drużyny ustawiałem na lidera.
przyznasz mi rację? Nie wiem, czy mogę przyznać rację, no, bo nie wiem, czy to jest wygodnie po prostu tak gonić wynik najzwyczajniej w świecie. Tak czy inaczej, ta liga jest tak skonstruowana, że my musimy ją potraktować już jako play-offy. Nie ma kolejnej rundy, gdzie można nadrobić jakieś stracone miejsce. W tamtym roku skończyliśmy na trzecim miejscu, ale udało nam się awansować dzięki play-offom. W tym sezonie, gdyby tak się skończyło, no to już jest koniec sezonu dla drużyny, która zajmuje trzecie miejsce. Kiedy przychodzą nowi zawodnicy, to mówi się o kwestii zgrania, ale nie ukrywajmy, że chodzi głównie o zgranie z rozgrywającym. Jak oceniasz te nowe twarze? Już dzisiaj trochę więcej było na boisku, również w środę z Jaworznym widzieliśmy. Już można powiedzieć, że ten moment, który muszą sobie dać czas, jedna i druga strona minął, czy już jest okej? Oczywiście, że minął. No, zaczęliśmy sezon i tutaj, jeżeli chodzi o kwestie zgrania, już to powinno się zazębiać. To, że faktycznie czasem miniemy się z chłopakami nowymi środkowymi, a z Kamilem gdzieś ta współpraca wygląda lepiej, no to jeszcze może gdzieś tam na barki tego braku zgrania można zgonić. Jeden lider pokonany, niewykluczone, że z kolejnym liderem będziecie grać w Wałbrzychu. Rozumiem, że o pełną pulę. No oczywiście, zawsze o pełną pulę.